stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach, w góry wróciła zima, lekarz prawy wierzy. Czyli, że proszę Państwa, radio nasze. Oczyszczono z zarzutu zabójstwa brytyjskiej studentki w 2007 roku. Tok FM Euro kończy ta ekstra. I dzisiaj o bajkach opowiadamy. O bajkach. O bajkach. Radio Tok FM Euro kończy ta ekstra. O bajkach. Program telewizyjny. Opowiadamy o bajkach. Program telewizyjny, część programu trzecia. Widzisz, jakie ładne zaproszenie dostałem? No, to jest gwiazda. Jeśli ty dostałeś... Radio Tok FM Euro kończy ta ekstra. Będzie padał deszcz, a my rozmawiamy o bajkach. Powiedzmy, że za chwileczkę zamiast kanału Blink... Także proszę być tutaj z nami w kontakcie, proszę Państwa, dlaczego? Dlatego, że im się więcej wie psychologicznie, zawsze mnie pasjonowała psychologia, proszę Państwa, zawsze miałam, no w szkole miałam psychologię, ale piątki miałam z psychologii. Że nawet dziwili się, że w takich szkołach komputerowych, bo ja jestem, proszę Państwa, kosą komputerową, że w takich szkołach psychologii, ale to kiedyś, to widzicie Państwo, ja miałam różne opcje, tak samo jak, proszę Państwa, znany muzyk ruski, czyli że rosyjski, napisał operę, proszę Państwa, też Kniaz Igor. To był człowiek, on był chemikiem, fizykiem, który w wieku 40 lat dopiero zaczął się muzyką zajmować. No to wiecie Państwo, chemik, muzyk. Dlaczego pokazujemy w Teatrze Wielkim profesora Pietrasa, profesora fizyka? Dlaczego? I teraz po co mamy sprzedać, jak należało? Prawie nic, może być nasz kanał, nie tylko w jednym kraju, tylko wszędzie, tak? I wszędzie stawimy i ten film ich tak leży, że nic nie kosztuje i na każdy film tylko sprzedamy reklamy, żeby byli. Tak? I to jest tendencja w tej chwili na te wszystkie i to za chwilę masz to naprawdę on demand i możesz on demand, możesz zamówić tym seriale. Tak, w ogóle, tak jak Netflix, on demand, to no to czym się będzie zajmowała telewizja? Na żywo programu. Świat się kręci. Program, ale świat się kręci. Program, moim zdaniem, i to jest brak totalny, według mnie, taki program bardziej jak Jaworowicz. Taki program, kto naprawdę dla reportera. Prawda dla reportera. No, taki, no, i tam mamy no, zawsze chwalę. No to ma za mało takich rodzaj programu mamy. Za mało mamy też, wiesz, programu można mówić... konsumentowy, tak? Gdzie jesteśmy krytyczni, o, mamy, ile teraz jest tak, idziemy do którkolwiek Carrefour, albo którkolwiek i stoją 100 rodzajów kawy, albo stoją, ja nie wiem, ile rodzajów piwa, albo stoją, każdy produkt jest setki, tylko nikt nie wie, i mamy fantastyczne reklamy od każdego, każdy mówi, że najlepszy, tylko nie mamy żadnych problemów telewizji, gdzie zapisy są sprawdzone, a jest, no gdzie, to powiem style. Nie ma definicji, bo to jest, wiem co nie, wiem czy nie. To nie jest dokładny taką naprawdę produkcyjny. Ale ona chodzi po sklepie i właśnie pokazuje, bierze masło i mówi, to masło ma 60% lepsze. No, mówi, że te tematyczne kanały bardziej zajmują ten społeczny temat, jak nie będzie telewizji. To nie jest myślne? No trochę jest. No. To jest dla mnie... ale zobacz, teraz telewizja idzie w kierunku, jak już wymrzemy ci to konsumenci, którzy nie zajęli do pilota w telewizorze i do klikania i zobaczę, co będzie. To jest na tej zasadzie, o ciekawe, co dzisiaj daje tam TVN, czyli inną stację. To zmienia się wszystko w świat i koniec, prawda? Na tablecie czy na telewizorze już teraz masz wszędzie ikonki. I teraz można sobie wyobrazić kanał Dancing with the Star. Kanał, po prostu sam kanał telewizji, bo klikam i zawsze go tam znajdę. Wyobrażasz sobie coś takiego, albo producent telewizyjny, mój ulubiony, jeden z moich ulubionych scenarzystów. Radio Konci. Ja bym na przykład chętnie kupił taki dostęp do kanału Chaklor Telewizji. Prawda? I tam bym sobie oglądał ja muszę mówić, bo może ja jestem stary. Bo dla mnie to jest też, dla mnie telewizja jest taki moment, jest real. Ja nie chciałbym być naprawdę rozumiem, być moje dyrektor programowy i sam ciągle wybieram, co chcę oglądać. Wiesz, no on demand jest w stanie oglądać serial. Ja bardziej lubiłem Breaking Bad i to jest super, jak masz Breaking Bad i masz wszystko na raz. Musisz wiedzieć, że on jest.
No dobrze, ale to nie wiem, że ma więcej od Breaking Bad, widziałem bardziej od internetu, jak o telewizję, czy jest. House of Cards oglądam, tylko mam wtedy ciągle cały serię i oglądam odcinek po odcinku, tak? Czy tak, taki maraton robi. To też jest aberracja trochę, że seriale to w magnesie, że seriale teraz się ogląda w ciągu media. Okej, Feb, Konchita, zakładała. Radio, trochę FM, Eurokończyka Ekstra, będę przyjmowała prysznic, proszę Państwa, i wtedy, kiedy by mi się coś tam miało stać, no to przybiegną mi, proszę Państwa, na razie, no kto, na zawsze ujęcie. Bądź w kontakcie, nie kłóćcie się, bo na przykład, proszę Państwa, no cóż, nie ma tu w Warszawie ani świadków Jehowy, ani mormonów, ani ewangelików, ani prawosławnych. No i to społeczeństwo z tych mszy, z tych kościołów, no to te dziadule i stare, i młode, katolickie, mądre i głupie, ziewają, kaszlą, pokrunkują, breszą, no całkiem jak bydło. Zwłaszcza, że teraz dużo powodu do stresu jest w autobusie, w tramwaju, wszędzie. Proszę Państwa, wiele, wiele powodów do stresu jest. Także my nie poddawajmy się diabłu, nie poddawajmy się szatanowi. Taki który chce nas zniszczyć, wtedy kiedy jesteśmy słabi, to on nas atakuje. Natomiast oczywiście ministerstwo już przestało płacić, to się okazało, że drugiego sezonu nie będzie. Po tych serialach, które chciałbym ważne. No, ale masz rację, tak. A ty kręcisz, ty myślisz o jakichś takich, nazwijmy to formatach, tak? No bo program Sprawa dla Reportera też w kategorii dzisiejszych już nazywa się formatem. No można, no jest jakaś tam Biblię, można by stworzyć. No już kręci, że można Biblię stworzyć. Biblia jest niepowtarzalna, bo Biblia jest autorstwa Bożego. Biblię napisali święci Boży ludzie. I oni tak wciąż by chcieli, proszę Państwa, zastąpić. Nie ma, żeby coś, żeby Biblię, żeby coś czymś zastąpić. Nie ma, nie można i się nie da. Także proszę Państwa, no niestety żyjemy w takim świecie, gdzie działa szatan, diabeł, i on chce, no na pewno też przez tych Żydków, no zniszczyć Pismo Święte, zniszczyć Słowo Boże, zniszczyć to i tamto. Ale tu się nie da. Nie lizia. Nie wolno. No. Także proszę Państwa, bądźmy tylko ze sobą w kontakcie i dzwońmy do radia Tok FM Euro Conchita Ekstra. Słuchajmy radia Tok FM Euro Conchita Ekstra i patrzmy na to, co się tylko tu dzieje takiego ciekawego. Pod które podciąga się także tradycyjną naukę Kościoła i styl chrześcijańskiego życia. W takich kręgach narodziła się w ostatnich latach Biblia. Biblia, proszę Państwa, już nie będzie napisana, bo Biblia już była. No, bo mnie tam za Biblia już była. Także radio Tok FM Euro Conchita Ekstra. Gdy nadaje radio Tok FM Euro Conchita Ekstra. Kochajmy się jak bracia, a rozliczajmy się jak Żydzi. I nie wierzmy w bajki, nie wierzmy w bzdury. No bo wiecie Państwo, że to wszystko jest pod wpływem diabła robione i my nie możemy, proszę Państwa, no, dać się zwieść, dać się oszukać szatanowi diabłu. On jak
chleb ryczący czyta i chce, żeby tylko pochłonął. A to to, a to tamto. Także nie dajmy się zwieść diabłu. Nie dajmy się zwieść szatanowi. Szatan jest okropny. Szatan diabeł. Satana. Devil the Great. Devil the Great. Satana. Diabeł. Także jest to zły duch. Nie są to jakieś krokodyle. Nie są to jakieś potwory, bo wiecie państwo, w zastępstwie zamiast to mówić, że diabeł ma kopyta i rogi, to mówią, że to jest jakiś krokodyl, ale no to przecież tylko te głupie janki mogą tak mówić, ale tak nie jest. Wiemy o tych głupich, kto naprawdę przygrał. Na ten cel dość psychologiczny podejść, na to, że ten dzieci nie samo nie schodziło ze sceny pokonane. Wiesz już może, kiedy jest szansa na taki na wojski? Na wojski? Czy jeszcze nie wiemy? Nie, nie wiemy. Ja to wykonam, że na fala sukcesu, co w tej chwili na małych dzieci, jak w tej chwili, to będzie łatwiej, tak. Jak w tej chwili promujesz, chodzi o to, w tej chwili promujesz, że ludzie oglądają, o, ja się też tak fajnie świetnie, i powiem widzowi, o, wojskowy będzie, no to głosujmy tam, że w ogóle aż nie wiem, ten sukces przyjesz. I wtedy moje propozycje były, że ten program imitować od stycznia. Jak ma lica, albo w stycznia, 2 stycznia, w sobotę i wtedy walić cały stycznia luty. Do pierwszego dobrażę i wtedy moim zdaniem macie siał, co duma nosi, no tak. Czym jest mit? Czyli, jak a, ale jury, to podmiot, który jury po polsku, gdzie w Voice of Hope, nie mamy jury, po prostu kończysz. Chłopie, no tak, ale nie. No dobrze, kończysz mam. Trener jest, wymieniacie wszystkich, czy nie? Część, tak? A już wiesz, co będzie? Kiedy? No to powiedz mi chociaż jedno nazwisko, komu ja tam może będzie. Ktoś z tych nowych. No dobrze, my. Ja wycisnę, obiecuję państwu, że wycisnę z niego. Ja to się potrafię. Ale ty już wiesz, tak? Czy jeszcze szukacie? Rozmawiamy się tam, pracujemy na to. Mhm. A powiedz mi, skąd się bierze, że w Polsce jest tak mało starszych ludzi? Klubem wyjątkiem to był Marek Pikarczyk, akurat u was. Skąd się bierze ten klub młodości albo młodego wyglądania w telewizji w Polsce? Oglądasz telewizję, no siłą rzeczy musisz, bo szukasz formacji, szukasz pomysłów, inspiracji. Oglądasz na świecie, nie ma tego czego. Wszędzie na świecie gdzieś są siwe głowy. W Polsce wszyscy muszą być młodzi, przystojni i piękni. Skąd się to bierze? To jest obłęd jakiś. Po to, aby panować nad nimi. Dlaczego tak jest? Z pewnością tak, no ale chodzi o to, że mamy jeszcze dalej pieniędzy, no to reklamodawcy decydują, tak? Reklamodawcy decydują o mody, tak? Chodzi o to, że oni chcą do target, no i chcesz tylko bądźmy to z tego. Co naprawdę, bo mówić o to, że my mamy modę wyglądające, prowadzące, tylko naprawdę program na młodzieży nie robimy, nie ma żaden kanał, że naprawdę interesuje w programy dla młodzieży, mówi o 16-24. Który program jest wyglądał na 16-24? Nie ma. Naprawdę nie ma, nie ma. No ja też. I druga strona, widzisz bardzo tendencja i tak jest, że my zaraz jesteśmy starszy i też starszy jest tak, kto ogląda telewizję. Bo mój syn nie ogląda telewizji. Ogląda rzeczy na YouTube, gdzie ja nawet po co pogląda chłopaki ogląda. Najgłupsze rzeczy. I oto, że najlepsze. Tak? Tendencja według tego, że mamy zresztą szafiarki internetowe, kto my mówimy, kto to są. No dla nich to są gwiazdy. Rozumiesz, masz tak, to taką uczucie, że prawie jakby pierdolitoc. Oni tak reagują do takich ludzi internetowych. Co tu jest? Też możemy być nawet gwiazd, czujesz, stary, że musi obserwować, jak to naprawdę działa. Na taką nostalgię TV. Innym przykładem opakowania w Holandii macie teraz taki kanał, tam wcześniej ludzie to działo, to pieniądze, no tam jest taki 50+. Tam są starsi prowadzący, kto nie był, podziękowane wrócą, stałe formaty wrócą. I to ma naprawdę piękne wyniki oglądarzowe, bo to są ludzie, którzy się czymś tam telewizji. No właśnie, my jesteśmy, może ten grupa, kto jest wierny oglądasz telewizji. No właśnie, to mnie zadziwia strasznie, że nie wiem, już widzisz, już widzisz tą tendencję, bo już jest nim miejsce, już wiesz, że już jest do 59, tak, oglądalność, no tak, ale zobaczą, ale prowadzący dalej muszą być młodzi, piękni i te dziewczyny w programach informacyjnych, które muszą wyglądać ciągle. No to byśmy mogli sobie włączyć do Polsce.
nie ma naprawdę telewizyjnych gier. Tak? Nie jest też, może to są ludzie, którzy dostają 5 minut szansy to zrobić i generowane przez współczesne liberalistyczne w takiej formie, że to są tak traktowane, są tak, tak, mają taką zarobki. Nie ma zarobku gigantycznych na prowadzących. Tak? To jest kontrola, to jest naprawdę kontrola całości. No i przykro, a powiedz mi teraz w takim razie, czy udało ci się ten cykl, o którym rozmawialiśmy kiedyś, w którym ty odwiedzasz więzienia, więźniów właściwie nie więzienia, bo to są ludzkie historie. No ale wiesz, tak, w więzieniu się dzieją, ale głównie filmy się. Także to się pan sobie tutaj też taką dobrą robotę robimy z Litką Lipską, no bo tak, albo tego Mareczka leczymy, prawda, albo tego Jaśka. Tak. Jedno psychiczne i drugie psychiczne, drugą Mańkę. No my dobrą robotę robimy tu Jankowi, bo przygotowujemy już go do życia ulicznego, ale tak, skoro on nie umie się dostosować do sytuacji, to my chcemy go troszeczkę nauczyć, żeby się jak zastaną sytuacja ma taką, to żeby się dostosował, bo takie tupanie, taki bunt, to mu to nic nie da, bo będzie się musiał w kolejce do kąpieliska, w kolejce do jedzenia dostosować się, żeby się z ludźmi nie kłócić, bo dostanie po pysku, a jeszcze i zabiją. Człowieku, ty wie co się dzieje w Warszawie? Warszawa to jest, proszę Państwa, mydło i powidło. Taki kołko. Ja, proszę Państwa, nigdy tego kołchozu nie lubiłam. No, a Warszawa jest kołchozem. Nigdy nie lubiłam kołchozu, proszę Państwa. No a Warszawa jest kołchozem. I reklama za 5 groszy. Po co nam ta reklama za 5 groszy? Radio to TPW Eurokoncika. Na przykład ideologia socjalizmu nie okazała się lepsza od dobrej... Radio to TPW Eurokoncika. Kącika ekstra. Także widzicie Państwo, różne opcje, różne rzeczy mamy tutaj w naszym Radiu Tok FM. Oni strasznie nie lubią gender i teraz tak odwracają kota ogonem, no bo mają te pedofilie w kościele. I teraz już chcą odwrócić to, ale przecież już... Kaczyński tutaj mówi, proszę Państwa. Nie chodzi o żadną zemstę, tylko żeby po prostu pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy samolot wysadzili, ale żeby więcej takich rzeczy nie działy się takie rzeczy. Takie głupoty straszne. Gdyby człowiek, który chce na tron wejść, innego zabijał, no to są czasy stare. Kiedy? Sam Joska odgrażać tym, którzy mówią o jego przestępstwach, a przecież ma 20 kilka bodajże zarzutów karnych i to bardzo różnego rodzaju. No więc jest takie pytanie, z kim? Bo my nie mamy nic przeciwko koalicji, no tylko ona musi być nie celem samym w sobie, bo dla nas władza nie jest celem samym w sobie. Dla nas celem jest zmiana w Polsce. Jest także, nie ukrywam, powstrzymanie tej ofensywy zła w sferze kultury, obyczaju. No to ofensywa w tej chwili trwa, kolejne posunięcia są dokonywane i Radio Kącika. Polska się uchroniła przed tą rzeczywiście panującą dzisiaj w Europie chorobą, ale to jest tak jak z epidemią, jeżeli w Europie nie daj Panie Boże panowałaby jakaś epidemia, to Polska powinna wszystko zrobić, żeby w Polsce jej nie było. No, my powinniśmy tą epidemię naprawdę straszliwie szkodliwą powstrzymać. I znów jest pytanie, z kim. Także my
Także przyjechała Żydówka do Polski i okazało się, że proszę Państwa, no jest Żydówką. Jest. No. Sobota 28 marca minęła 13. Tak samo jak Rysia wczoraj na Mazowieckiej. Och, żeby tym żebrakom dużo nie lać wina, bo dużo leje. No to sama dostała jako ta żebraczka chyba najwięcej. Nowe fakty francuskich mediów w sprawie pilota Germanwings, który doprowadził do katastrofy samolotu w Alpach. Amanda Knox ostatecznie oczyszczona z zarzutu zabójstwa brytyjskiej studentki w 2007 roku. W informacjach sprawdzimy też, ile będą nas kosztować tegoroczne wielkanocne zakupy. Andreas Lubitz, pilot Airbusa, który według śledczych celowo rozbił maszynę w Alpach, dobrze znał rejon katastrofy. Francuskie media piszą, powołując się na osoby, które znały 28-letniego pilota, że od dziecka spędzał tam wakacje, latał też na paralotni w lokalnym aeroklubie. Według francuskich śledczych powodem, dla którego pilot doprowadził do katastrofy, były problemy osobiste. We wtorkowym wypadku Airbusa linii Germanwings zginęło 150 osób. Więcej na temat ustaleń francuskich mediów piszemy na tok.fm.pl. A po katastrofie samolotu we francuskich Alpach linie lotnicze na całym świecie zmieniają procedury pokładowe. Lufthansa, do której należy Germanwings, wprowadziła zasadę, zgodnie z którą podczas lotu w kokpicie będą musiały przebywać minimum dwie upoważnione osoby. Dwóch pilotów, a jeśli jeden z nich będzie chciał na chwilę opuścić kabinę, zastąpi go ktoś z personelu pokładowego. Takie same regulacje wprowadził też polski przewoźnik LOT, a także m.in. włoska Alitalia, tani brytyjski przewoźnik EasyJet i kanadyjskie linie lotnicze. Amanda Knox uniewinniona. Włoski Sąd Najwyższy uznał, że Amerykanka i jej były włoski narzeczony Raffaele Solecito nie są winni zabójstwa brytyjskiej studentki Meredith Thatcher. Do głośnej zbrodni doszło w 2007 roku w Perugii. Rodzina ofiar jest zaskoczona tym wyrokiem, mówi adwokat Francesco Mareska. Jesteśmy zaskoczeni. Nie spodziewaliśmy się takiego wyroku. Sędziowie uznali, że powód był wystarczający. Przeanalizujemy to. Ciało 22-letniej studentki znaleziono 1 listopada 2007 roku po zabawie z okazji Halloween. Śledczy twierdzili, że Kercher została zabita w czasie próby gwałtu. Knox i Solecito nigdy nie przyznali się do winy. W procesie poszlakowym śledzonym przez media na całym świecie zostali skazani na kary wieloletniego więzienia. Za kratami spędzili 4 lata. Słuchasz informacji TOK FM. Świąteczny koszyk będzie w tym roku tańszy o 5%, szacują eksperci. Spadające ceny żywności przekładają się na ceny na stokowych półkach, choć są produkty, które nie staniały, ale i nie zdrożały. Co staniało najbardziej, sprawdzał Wojciech Kowalik. Na pewno mniej zapłacimy za warzywa i owoce. Te są tańsze o mniej więcej 10% w porównaniu do ubiegłego roku. To przede wszystkim efekt rosyjskiego embarga na naszą żywność i łagodnej zimy. Tańsze również są te produkty, które do koszyków przed świętami wrzucamy najczęściej, mówi Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa. Mięso wieprzowe jest tańsze mniej więcej o około 10%. Jeżeli chcemy przygotować pasztet, mamy tańsze tłuszcze wieprzowe, tańsze podroby. Jajka są tańsze od 3 do 5%. Cukier jest tańszy o prawie 1/3. Masło od 8 do 10%. Żadne z produktów nie zdrożały drastycznie w porównaniu z ubiegłym rokiem. Tyle samo zapłacimy za produkty mleczarskie, wołowinę czy słodycze. Wojciech Kowalik, TOK FM. W informacjach na koniec jeszcze przypomnienie. Najbliższej nocy przechodzimy z czasu zimowego na letni, czyli przestawiamy zegarki o godzinę do przodu. Zmiana czasu zabiera nam godzinę snu. Czyli w poniedziałek szybciej do pracy. Chyba nie wpływa na mnie tak strasznie. Ja sobie od razu przestawiam zegarek i żyję według nowego czasu. Szybciej do pracy, do pracy. Regularny tryb życia. To jest obojętne dnie. Muszę uważać, żeby jakąś na teściową porę do pracy dostarzyło mi się być już godziny za szybko. Ale za to dzień będzie dłuższy, więc dłużej będzie można siedzieć. Czas letni stosowany jest w niemal 70 krajach na świecie. Do czasu zimowego wrócimy pod koniec października. Pogoda. Najwięcej słońca i bez deszczu tylko na północy kraju. W pozostałych regionach przewaga chmur i przelotny deszcz. Na termometrach w Trójmieście, Elblągu i Lublinie 8 stopni, w Warszawie, Płocku i Radomiu 9, w Łodzi, Wrocławiu, Opolu i Katowicach 10, w Szczecinie, Gorzowie, Toruniu i Poznaniu 11. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Sztuka życia. Otóż...
Rozpoczynamy magazyn Sztuka Życia przy mikrofonie Hanna Zielińska, a z nami w studiu jest już nasz gość Marek Bieńczyk. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No i ma Pan dla nas dzisiaj w środku pięknej wiosny ciężką lekturę. Zbiór esejów egzystencjalnych. Co to jest za pomysł na dzisiejsze czasy? No właśnie, wie Pani, byłem w pewnym studiu i też mi od razu powiedziano to eseju. Sama forma eseju oczywiście jest pewnym wyzwaniem, ale tutaj to jest literatura dla zaawansowanych, nawet nie dla średnio zaawansowanych, bo Pan wymaga przeczytania najpierw pewnej listy lektur, a potem dopiero smakowania tego, co Pan nam przygotował. Pani pozwoli, że się nie zgodzę. Dlatego, że oczywiście, wie Pani, pewne dlatego rzeczy, on się nie zgodzi, bo mi Zielińska plecie bzdury. Ja mówię, po co Żydówka dzieli ludzi, dzieli siebie? Czy nie lepiej byłoby, żeby ta Żydówka odróżniała mężczyznę od kobiety, kobiety od mężczyzny, ale żeby nie robiła aż takiej różnicy z tego, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. Bo apostoł Paweł powiedział, czy jecie, czy pijecie, chwałę Bogu oddajecie. I to nie jest ważne, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Kto napisał strażnicę, czy kto artykuł w strażnicy w Przebudźcie się w Książce. Ważne jest, co napisał, a nie kto napisał, no bo ona będzie, Kami Zielińska, starała się mówić, och, że to ważna osoba, wielce tytularna i że jest już oddziela już. To jest coś okropnego, proszę Państwa, że ludzie są tak prymitywni, proszę Państwa, że ludzie są tak prymitywni, że lubią się dzielić i coś okropnego. Czy nie widzieć dobra w tym, że coś jest inne, że coś się różni, że jest urozmaicenie. Tak, takie zamotana baba. Baba dziad. Zamotana. Korzysta z tego rodzaju przywilejów i dlatego może... A że ten pan lepszy, a ten pan gorszy. Przecież to jest obrzydliwe. Tak myślę. Obrzydliwe tak myślę. Jeśli chodzi o senatora Bierskiego i my też odpowiednie działania podjęliśmy, ale przede wszystkim to jest sprawa do wyjaśnienia, jeżeli chodzi o związki obecnego prezydenta. Żeby baba taka głupia była. O charakter tych związków, a proszę zwrócić uwagę, że to była organizacja niewątpliwie związana z Moskwą. Dzisiaj bezpośrednio dotyczy kwestii bezpieczeństwa państwa. Panie premierze, to prawda, Bronisław Komorowski nazwał likwidację WSI, które uznał za polski wywiad i kontrwywiad hańbą i zbrodnią, ale też mówi, że chyba podobnego zdania był i tutaj miesza świętej pamięci pana brata Lecha Kaczyńskiego, który nie dał wiary, jak twierdzi, nonsensownym pomówieniom sformułowanym przez Antoniego Macierewicza. Otóż to jest tak. Mój świętej pamięci brat w ogóle wziął na siebie podjęcie inicjatywy rozwiązania służb, złożył projekt zupełnie ustawy, bo ociągał się z tym ówczesny premier Marcinkiewicz, wyraźnie się obawiał. No, późniejsze wydarzenie pokazały, że być może było się tego obawiać. I był zdecydowanym, radykalnym, można powiedzieć, w tym wypadku można użyć tego słowa, zwolennikiem rozwiązania tych służb. Pierwszy raport został opublikowany, natomiast później było orzeczenie Sądu Najwyższego, które uczyniło opublikowanie drugiego raportu tak skomplikowanym. Parokrotnie podchodzono do tego, próbowano tak napisać ten raport, żeby on był zgodny z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. No i okazywało się, że to praktycznie jest niewykonalne. Trybunał Konstytucyjny w ówczesnym składzie właściwie to zablokował i przypisywanie tego Lechowi Kaczyńskiemu jest, no łagodnie mówiąc, nieporozumieniem, co nie oznacza, że on nie miał pewnych zastrzeżeń, no ale przy takim pośpiechu, przy tym, że to wszystko musiało być załatwione bardzo szybko, no tutaj jakieś tam niedoróbki być mogły, ale to jest zupełnie inna sprawa i przypisywanie poglądów pana Komorowskiego mojemu bratu, no to jest po prostu nadużycie rzeczywiście haniebne, bo mój brat nie żyje, zginął w okolicznościach znanych i przypomnę, że kiedy po raz pierwszy użyto broni wobec kolumny samochodów, w którym jechał ówczesny prezydent Rzeczpospolitej, to wtedy pan Komorowski stwierdził, że ślepy snajper by nie trafił, jaka wizyta, taki zamach.
Wolskiego przypadkiem. Panie premierze, pamiętamy także po tragedii smoleńskiej sposób obejmowania przez Bronisława Komorowskiego władzy, pełniąc obowiązki prezydenta. Wiele wtedy mówiło się o tym, że Bronisław Komorowski aż drepta w miejscu, żeby wejść do kancelarii tajnej prezydenta. Także wiecie państwo, tak mnie zdenerwowała ta Mizielińska, taka głupia baba, chaotyczna i pieprzy. Raz to ona, wiecie państwo, jak mówiła, no proszę państwa, i to godzina taka, ja mówię, bo mydło i powidło, że ona nawet nie umie przygotować ludzi do tego, że wszystko ciutkie, no, mydło i powidło, takie mają dziennikarki, że nie mają wyczucia, ale to... Proszę państwa, czy my to mówimy? Język polski jest tak piękny, jak oni tak matematyka, fizyka, polityka. Ja mówię, no to nawet matematyka na to nie zasługuje, żeby mówić. Matematyka. No jaka polityka? I ta paradowska, polityczka. A w Litwie się skandal. No robię. I potem się dziś, że oni nie dają pisma. Proszę państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, kończy ta ekstra. Stracony czas miała na studiach, że tak się źle nauczyła mówić. Ciepłą posadkę na jakieś pieniądze, a ludzie co bezrobotni? Zdolniejsi, ładniejsi, potrafią. Bardzo miło. Na początku lat 90. Stadał bardzo bliskie kontakty z politykami. Ja pytam o to wymaganie porozumienia centrum PiS-u, że miał otrzymywać lektury, ale też pod wrażeniem pewnych informacji na temat młodego pokolenia, o czym porozmawiamy za chwilę. Mało tego, dodaję, tutaj pojawia się pana brata, pana profesora Lecha Kaczyńskiego. Znowu będzie reklama. Piotr B. miał jakieś kontakty z prezydentem, to nie z Bronisławem Komorowskim, to z Lechem Kaczyńskim. Na grosz. Czy to jest informacja? Niech oni dojdą, proszę państwa, kto ten samolot rozsadzi, niech
nie skończy, wiecie państwo, znowu, bo to... Można powiedzieć tylko jedno, no proszę pokazać tutaj jakiekolwiek dowody, przy czym... Ten uczuł do Unii Europejskiej. To jest fragment życiorysu politycznego mojego świętej pamięci brata. Był on ministrem stanu do spraw bezpieczeństwa krótko, około 8 miesięcy w roku 91. Przywołaj się jeszcze. Dzisiaj nie ma takiego stanowiska. To jest coś takiego jakby o szczebel albo dwa szczeble wyżej niż szef BBN-u. Ale BBN podlegał ministrowi stanu do spraw bezpieczeństwa, czyli Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. I kiedy został tym ministrem, to w jego przedpokojach, w jego poczekalniach kłębili się oficerowie służb specjalnych, zresztą oficerowie Wojska Polskiego także, ale przede wszystkim oficerowie służb specjalnych, przychodząc z różnego rodzaju informacjami, donosami, on był traktowany jako taki namiestnik Wałęsy. Nie zdawać sobie sprawę, że powiedzmy sobie... To dwóch pilotów nie może być, to 3-4, no to dajcie spokój. Z nieco innych powodów nie ma tutaj czasu tłumaczyć dlaczego. I uważali, że to jest tak, takie miejsce, gdzie trzeba przyjść, można powiedzieć, coś przynieść, żeby zabezpieczyć swoje interesy. Także widzicie państwo. Kochajmy się jak bracia. Tylko, że to byli z reguły ludzie w stopniu pułkownicy generałowie. Już Żydówka jakaś pierana. Dajcie spokój. Jeśli w ogóle wtedy był oficerem. Dziadostwo. Do jakiegoś niskiego stopnia. Ale oczywiście nie mogę wykluczyć, że wśród tego tłumu nie było także... Trochę logiki to niech by było w tym wszystkim, a to zabili Jezusa. To jest tak, że przychodzi... I czekają, wiesz, chyba może na drugie przyjść. ...traktowali po prostu jako zwierzchnika, takiego zwierzchnika wszystkich służb specjalnych, jakich mierze także wojska. Bo rola ministra stanu do spraw bezpieczeństwa była taka niedookreślona. Właśnie nie było, nie bardzo było wiadomo, jakie on ma kompetencje. Wiadomo, że w sferze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli służb specjalnych... No ten kawałek piosenki obrzydliwy. ...także między innymi służb specjalnych i wojska. I tyle tylko w tej sprawie mogę powiedzieć, a cała reszta to jest po prostu kłamstwo i sugestie, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Brat od samego początku, jak tylko się z tym wszystkim zetchnął, zresztą i przedtem, tylko że to zetknięcie pozwoliło mu na dużo lepszą orientację sytuacji, był w gruncie rzeczy zwolennikiem. Tak samo jak oni nie lubią tego Kaczyńskiego, te Żydki z radia, tak samo ja tej piosenki nie mogę. Tamne służby całkowicie rozwiązane. Jakaś, widzicie państwo, jest wtedy było niemożliwe psychoza i ja nie mogę. Także Wałęsa. Myśmy do tego wrócili w roku 1996. Także proszę państwa, obrzydliwe przewoje, niech ich szlak trafi włącznie z tym Wiktor Polo. Dostaniemy koktenowy chleba. Piosenka, reklamy, także na wiadomości się nie doczekamy. Proszę wybaczyć, ale ja w tej chwili nie będę o tym mówić. To nie była strona polska, tylko zewnętrzna. I to ja, proszę państwa, to oceniam świadomie, bo ja od lat prowadzę. No prowadziłam, no teraz nie wiem, ja w ogóle do świadków teraz tam specjalnie nie chodzę, nie po domach nie biegam, nie głoszę, ale prowadziłam teokratyczną szkołę służby kaznodziejskiej, także te wszystkie tajniki znam. I wiem, że ktoś źle mówi, źle prowadzi program, chaotycznie. Za dużo reklam, bo była piosenka, to już ona trwała 3-4 minuty do 5. Teraz te reklamy na grosz. Chamstwo i wciskanie chamstwa. No to co tutaj po tej schizofrenii Jaśka, na co to liczyć? On też jest cham. No to jeżeli ktoś mówi o Anunaki, co mi lata koło sraki, to on ci to narzuca, każe ci w to wierzyć. No to gdzie by tak świadkowie głowy jakby poszli głosić? Skandal! Ile wiedzy jest u tych naszych braci świadków Jehowy, którzy jak idą, to muszą patrzeć, kto co mówi, czym się interesuje. Nie można ludziom wciskać czegoś, jak oni no nie rozumieją tego nawet. Nie to, że nie chcą, nie rozumieją. Nie można kazać wierzyć. Bo to są te dziady katolickie, to jest to stare średniowiecze, to jest stara papa, to jest, wiecie państwo. No. Kiedyś nie było ogłoszone Pismo Święte, bo nie było potrzebne. Biblia była palona na stole. Ale zobacz, 10 razy włączam
i Żydówka, kurwa, na grosze reklamy podciskała. Dlaczego ludzie z internetu wyrzucają reklamy? No bo mają dosyć tego. Co kto chce obejrzeć, to ci wiesz. Właśnie. Także to FM Euro, Kolny Świta Euro. Coś okropnego. 13.20, Agnieszka Lipińska. 2 miesiące ograniczenia wolności dla podejrzanego o korupcję byłego szefa ukraińskiej państwowej służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych Serhija Boczkowskiego. Do Polski wracają dziś z Tunezji dwie turystki ciężej ranne w zamachu terrorystycznym na Muzeum Bardo. W Nigerii trwają wybory prezydenckie i parlamentarne. Więcej informacji o 14.00. Takie długie wiadomości! Pierwsze radio informacyjne. Czekała pół godziny, a 5 sekund! Do głupoty. Głupota. Sztuka życia. Magazyn Sztuka Życia, przy mikrofonie Hanna Zielińska, z nami w studiu nasz gość, Marek Bieńczyk. Rozmawiamy o książce Jabłko Olgi Stopy Dawida, ale nie tylko, bo właśnie czytając tę książkę i przygotowując się do rozmowy z panem, natknęłam się na kolejny odcinek z serii Matura Tentura, nie wiem czy znamy z nami te rozmowy, które no, jest to jakiś do pewnego stopnia być może wykrzywiony, ale jednak też prawdziwy obraz młodego pokolenia. To są takie filmiki internetowe, seria polegająca na wywiadach z młodymi ludźmi spotkanymi na imprezie, na koncercie, na rynku, na plaży, w parku. I młodzi ludzie odpowiadają na takie pytania właśnie wzięte prosto ze szkoły. Popisują się kompletną niewiedzą, kiedy wybuchła II wojna światowa, nie wiedzą, czy Ziemia wokół Słońca, czy Słońce wokół Ziemi, też nie wiedzą. To jest zasiada w Radzie Miejskiej, Sejm i Senat. I no, właściwie nie mają żadnego obciachu w tym, żeby o tym opowiadać. Pan wychował się na Wielkiej Grze. Kiedy wypadało, brało udział w programie Popisywać się wiedzą, to oni mają pełen fan z tego, że naprawdę nie wiadomo, co pytanie, niektóre pytania im się udaje oczywiście odpowiedzieć. Cała ta seria ma pokazać oczywiście kryzys, zapaść i fatalny stan polskiego systemu edukacji, bo to są przypadkowo łapani na ulicy młodzi ludzie, którzy mają być po maturze, którzy czasami właśnie tych danych podstawowych faktów w ogóle nie wiedzą, nie znają. No i tak się zastanawiałam o tych młodych ludziach, gdyby takim dać właśnie książki Marka Bieńczyka do poczytania, tych młodych Facebookowiczów, gdyby im dać księgę twarzy do poczytania, czy to byłoby jakieś zderzenie światów? Czy pan ma dużo wśród tych młodych ludzi? Pewnie nie mam pewnie dużo, myślę, że mało. Bo wystarczy mi 1 na 10 000 maturzystów, być może. Chociaż ten jeden, że chociaż ten jeden, ja sobie pan przypomina, tak. Przypominam sobie, jak na targach książki chodziłem, jak byłem młody. Nawet jeszcze były w klasie kultury i tam się snuły takie, jeszcze do dzisiaj się snuły takie młode postacie. Tam taką była, troszkę niepewnie z pisowską talgą na ramieniu. Tam studiujące znaleźć książki dla siebie, otrzeć się od pisania. I czasami też jeszcze widuję takie postacie na całej książki. I tak czuję, że to jest mój czytelnik, taka samotna, że tam samotna zaprzymocie, samotna osoba, który tak, no, widać, że tam coś w głowie marzy bardziej niż inni. No to mi... No tak jest, tak jest. To jest, oczywiście jest przemiana cywilizacji. Też nie będę próbował, że pani zostawiać takiego znanego równania, że za moich czasów to było, bo to nie to jest pułapka, to mnie kompletnie nie interesuje, nawet nie mam, że pani nie mam pewności, że tak było inaczej. Tak, bo to trzeba traktować, że było inaczej i jest teraz inaczej, to się wszystko przepoczywało cały czas, tak inaczej. Owszem, mam wrażenie, było inaczej, mam wrażenie, że w naszych szkołach żyliśmy byliśmy bardziej z książkami grającymi. Ale wydawałoby się, że w związku z tym byliście wy ówcześni młodzi ludzie bardziej odcięci od świata, tak? Mniejsze dochodzenie wiedzy. Tak, ale bardziej marzyliśmy. Mój przyjaciel
mój przyjaciel powiedział mi kilka lat temu, patrząc na swojego 20-letniego syna, mówił, słuchaj, ja miałem jedno leżenie, jak miałem 10 lat, 12 lat, ale nie możemy takie marzenie, które mnie nawiedzało, żeby zamieszkać w Polsce. O, ja tego rozumiem. Nie rozumiem. Ja o tym samym marzyłam. Znaczy, że chciałam tym panie serca, gdzie mogę czytać gazety. Coś tam i mieć dostęp, wie pan, całej i mieć dostęp do całej klasy, czy z tym jest problemką i nic innego nie robić. I jednocześnie jakby stawiać tam w kolejce, tak, żeby podejść pod rady, dać wszechny i tam do tego chcieli. To jest to może nie moje czasy, ale jeszcze nie tak, ale pan nie rozumie. A potem patrzę na tego syna, że bardzo, bardzo fajnie do człowieka i mówi, a oni wszyscy żyją w kościół. To znaczy, że oni to wielkiego ruchu, na miarę tego ruchu. Ja już prześladuję, bo sami mają do dyspozycji inny rodzaj, znaczy mają inny dostęp do tych dóbr, powiedzmy, duchowych, inaczej, to, inaczej tym zarządzanie. No więc oczywiście, panie, to jest troszkę taka książka odchodzącego słonia. No, za happy few. Czyli proszę pani, radio Conchita. Ale to tak ciągle nie koni tak się... Także proszę państwa, ten Kaczyński... Nie mam tak wielu... Tak, niech mówi jeszcze. Niech mówi ten Kaczyński. Niech mówi ten Kaczyński. Ja przejmuję ten hinduski prysznic i tak jak mówię, że się coś działo, to ktoś tam jeden mówi na 10 tysięcy. Panie, to jest cud oczywiście, ale się zdarza, że 100 tysięcy, to będzie 10. Dokładnie jeszcze na chwilę w przypadku dorastania, dojrzewania, spełnienia marzeń, może nie swoich, a marzeń rodziców. Bardzo dużo się mówi o tym, że rodzice często popełniają taki błąd, że swoje niespełnione ambicje przelewają na dziecko i formują to dziecko według własnych niespełnionych marzeń. W zasadzie, kiedy czytałam o pana Wikińskiego, o pana kontakcie z ojcem, to sobie pomyślałam modelowy przykład dokładnie tej sytuacji, tyle, że z odwrotnym dobrym skutkiem, wszyscy są zadowoleni. Pana tata w zasadzie przysposabiał od dzieciństwa do zawodu pisarza. Tak, to znaczy... Sam będąc niespełnionym jako humanista, bo... No, to nawet że ktoś tam próbował jakieś takie rymowanki. Nie do końca. Rymowanki, nie, zupełnie nie chcę miał takie rymowanki pisał. Różne okolicznościowe, jak to spokojnie. No, rozmowam się, ale też był bardzo wrażliwy na sztukę, na teatr, na piękno, na przyrodę. Tak, nie wchodził w to, że tak, miał taki pani taki stosunek i płakał w kinie. To było, ja się tego nie nauczyłem. Że pamiętam, bo to zostało w mojej pamięci bardzo głęboko, jak poszliśmy na Laskę, to był na kinie, to oczywiście. I pamiętam, że siedziałem między ojcem i dyrektorem mojej szkoły, który całkiem przypadkowo się wybrał na filmie i się odpoznał. To nie ojciec siedział to samo. No i ojciec po prostu odniósł od przejści w filmie, a dyrektor trzymał twardą kradzieństwa, i chcę ja mam zrobić, bo wtedy bym go chlipał. Też by tam siebie odpuszczył, tak? Tam bym trwał to chlipał, a tutaj no tak nie wypada się do lektorzy, tak? Tam taki odwrócił. Taka lektorzy, to chwilę zagadki do rozwiązania, co mam robić przy takich sytuacjach. Więc tak, to ojciec... To samo już wtedy, jak na wstępnym czasie było nietypowe powstawiające. Są okazywane wzruszenia publicznie przy dziecku. Tak. Współdzielenie wzruszenia. Ojciec taki był. No i no właśnie wtedy mnie to bardzo się zanurytowało, że tak się wydałem, że tak się rozkryje, tam rozkryje, taki skwiry się nawet robi. Urzędnikowi nie wydałem. Tak, tak. A potem w kilku latach to zacząłem się coraz bardziej, no właśnie tego roku zacząłem to coraz bardziej zrozumieć. No taki miałby taki naiwny i bezpośredni stosunek do świata, tym gwiazdy, wszechświat, to po prostu znaczy, kim jesteśmy. W taki sposób, że to nie naiwny był żadnych takich głębszych refleksji, no, takich życzeń, ale było to od razu go chwytało za gwiazdy.
taka na tym rysunku Santego, który tutaj opisuje. I to właśnie mógł być trochę ironiczny wizerunek mojego ojca, kiedy Santa rysuje takiego człowieka, który patrzy na samych gwiazdy we wszechświat. I jest tak tym przejęty, że uchyla kapelucha. Ale on też patrzył na pana. To przysposobienie małego Marka do zawodu pisarza, to była też bliskość z ojcem i wspólne działania. Tak, on zadawał te wypracowania, tematy takie wypracowania dzielne. To powiecie to trzymać. Ale czy to były lekturowe? To było poza. Wolny wybieg literacki. On tam jakieś lekturowe moje, takie własne, nieszkolne. Coś tam też na Warszawie odnieść. Jakieś pisałem do niego sprawozdania. I tymi książkami jakby otoczyłem cały dom i całą rodzinę, co już na sam pewnie czytałem. I w tej książce właśnie ci opowiadam o tym, jak zmusiłem niejako matkę do czytania. Wspomniał pan o tamtej dzielnicy, o rajach tamtej dzielnicy. Myślę, że nie wszyscy słuchacze wiedzą, że spędził pan dzieciństwo na warszawskiej Pradze. To jest dla mnie wielka zagadka. Pan pewnie też wiele razy odpowiadał sobie, być może odpowiedział na to pytanie. Jak to się stało, że taki chłopak, łobuz, czy też kolega łobuzów z Pranki, ostatecznie wrócił na hipisa, ale jednak do pewnego momentu bawiący się z Indią, z kolegami na podwórku, a była to Praga, bardzo taka dzielnica, owana złą sławą. Zresztą pana kamienica też żyła tym lokalnym dzieciom, z tego co wiem, bardzo intensywnie, szczególnie nocą. Jakie tutaj składniki muszą się połączyć, żeby z takiego chłopca, no i jest ojciec z ambicjami, ciekawy świata wrażliwy, no ale to niekoniecznie z tego wybucha taki talent, a potem droga pisarza. Tak, ale jednocześnie, wie pani, ta dzielnica, tak sobie, bo to jest takie miejsce utworzone na własnym temacie, troszkę się interesuje swoją przeszłość, bo tam mieszkałem do 50. roku życia, bo jednym dom. Troszkę mitologizuje, bo to tak, no, to jest takie kreacji troszeczkę, prawda, na pokaz, a wtedy mi się wydaje, że dosyć mocno uzasadnione. Więc te składniki, no, takie a nie inne drogi życiowe, które z tamtego grupowa się wysnuła, są mniej więcej następujące. No, edukacja rodzicielska, to nie ma dyskusji. No. Rola ojca. Ja bym stawiała przede wszystkim na bliskość i relacje. Tak, nawet na treść, ale jakość. To było taki rodzaj czułości, miłości, wie pani, który był. I tutaj, wie pani, to nie skarżę, nie mam prawa się skarżyć. No, nie, kiedyś tam się mówi, no, kiedyś tam te wszystkie, wie pani, straszne rzeczy, które się dzieją w rodzinach. U mnie było w mężu. Rodziny nienawidzę. Słynne słowa Anatola Franca. Ale w moim przypadku, nie odpowiedział rodziny, nie mogę powiedzieć, że was nienawidzę. To nie jest tak, nie było dobrze. Więc tak jak pani mówi, taki rodzaj dobrego związku. Też chyba to jest ważne, ojciec był taki, ja o tym trochę też jest wskazany, bo też tutaj ojciec nie ma mowy, ale to może też we mnie wszczepił, nie? Ale tak to jest. Jak rozumiem, tanie odnośnie. Za Bogą, czy nie? Wychodzi, że pan z domu, się powróci za mną. Ale to nie. Tak, mam się do swojej klasy przychodzi, no to wtedy nie kwestionował, ale lubił tak się powrócić po tym, co się stało.
Myślę, że to, że ja byłem w takim środowisku, fajnym środowisku, ale rzeczywiście w dużej mierze robotniczym, mówiąc tak bardzo szybko. A wie pan, że panu, że nigdzie tak nie było ostrych podziałów klasowych, jak w społeczeństwie socjalistycznym. Liczymy się, że to trochę zanika, nie mam pojęcia, ale naprawdę, ale wtedy, kiedy żeśmy w szkole dokładnie widzieli, to jest jaka klasa. To było, jak się zapraszało na prywatki, no to był klucz jasny, kogo się zaprasza, kogo się nie zaprasza. Więc ja tam miałem kumpli jednak z postaci, no po prostu robotniczych rodzin. I to była, nie mówię, że była jakaś taka wyjątkowa szkoła życia, że nie, żeby czyli pali. Nikt do nikogo nie miał pretensji, dogadać, kogo się zapraszało, mogło się nie zapraszać. Ludzie nie mieli pretensji do siebie, bo zawsze gdzieś ktoś miał jakieś tam swoje podwórko. No i on tam się dobrze czuł w tym podwórku. Były dyskoteki, były schadzki, u nas w domu były zawsze. Dzieci się zrzucały. Młodzież taka, no. Trzeba było kanapki zrobić, nawet nie pamiętam, ale chyba alkoholu to nie za bardzo. Bo prawosławni to nie są takimi pijakami i nie przeklinają tak jak katolicy. Także to ja mogę Państwu powiedzieć z góry. Taka rzeczywistość. A tu w katolickiej Polsce, a tu na Mazowszu, w Warszawie, gdzie to metro zbudowali. Fatalna rzecz. Wreszcie, kaszlą, tramwaje, korki, chrumczą, jak świnie. Dzika woda, stare powiedzenie, że brzegi rwi. Bardzo dziękuję za to sprostowanie. Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem jest Marek Duńczyk. Rozmawiamy no i ten Kaczyński będzie gadał, proszę Pana. Ja zapraszam Państwa na informację na długo rano, że chcemy się wracać na drodze. Zawsze bądźcie z nami, to się dowiecie tego, że na przykład nie puszczają. Kaczyńskiego nie puszczają, no to puszczą gdzieś w Radiu Maryja, a my to wszystko złapiemy, my to przejmiemy, my to Państwu pokażemy. Nie ma się tego tu bać. Ten, kto samoloty rozsadza, to ja przepraszam bardzo, jaka to jest działalność, jaka jest, no jaka, jak nie terrorystyczna. Znajdziecie Państwo przestępcę, terroru łapią, to go na ziemię rzucają, głową do ziemi, do dołu. I go doprowadzają do... Ale już? Nie ma tam dla niego żadnych szans. Tutaj o kobietę uwolnili. Czy małżeństwo? Ale 4 lata więzienia. Teraz zmiana będzie. No ale jak nie wypuścili, to teraz okazuje się, że może niesłusznie siedzieli i że teraz trzeba dać im odszkodowanie. No bo to tak chyba na to wygląda, że trzeba dać im odszkodowanie, proszę Państwa. No. Odszkodowanie. Przerwana zagadka. Jesteście gotowi? Oto pytanie. Co robią zimowe opony, kiedy przychodzi wiosna? Zmieniają się, ale przecież nie same. Jeździsz skodą? Zapraszamy Twoje zimowe opony na profesjonalną zmianę w autoryzowanym serwisie Skody. Przy okazji wymiany opon sprawdzimy, w jakiej formie jest Twój samochód. Skoda. Simply clever. Kierowca kieruje się na prawo, skręca, mija kolejną stację paliw. Niego jeszcze nie da, emocje rosną przez góry. Tak nie poddaje się, co za zawodnik. Rozgląda się, wie, że cel jest już blisko. Musi zdążyć. Jeden zakręt, drugi, trzeci, tak jest! Jest! Wiemy, ile to emocji. To weekend pełen piłkarskich wrażeń. Dlatego 20. I te reklamy też idą na emocje. Żeby ludzie słuchali, dlaczego to opłacane. Płatność. Główny sponsor. Mają grosze. Dodać świętą smaku mamy mazurki wiosną pachnące, makowce od maku pękające i babki każdego zachwycające. Słodkiej Wielkanocy życzą cukiernie z Lychą, gdzie każdego dnia kupisz ręcznie wykonywane ciasta na świąteczny stoły. Także pozdrawiamy. Kąpel.
Także buziaczki. No i proszę jeść kaczki. Ale wiaduję. Ale musimy doprowadzić. To jest coś. Obrzydliwe. 17. Dziękuję za tę część. 17. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria za dziewica. Kup, Sasza. Kup.